Widzicie, siedzimy w tym samym miejscu, w tej samej historii. Uczymy się, po to jest w ogóle to spotkanie, żeby każdy z nas podzielał się tej wiedzy, jak ją usłyszeć, jak ją zrozumieć, jak lepiej odczytać wskazówki, które nam dają. Z tego powodu, że to każda dusza mówi inaczej. Szkoda, że nie ma tutaj Izabeły, ja bym powiedział, że tylko jej tak udało się. Wszystkie czytaliście książkę Izabelę Morgańską? Widzicie? I to jest to. Każdy z nas by chciał to osiągnąć. Żeby dusza mówiła wprost, jasno, głośno, mało tego się zmuszało nas do różnych rzeczy i tak dalej. To znaczy, no to jest ogromna rzadkość, to jest anomalia, tak? Wybrak natury. I tak dalej. To znaczy, nasze dusze rzadka albo bardzo rzadko kiedy mówią w ten sposób. Prosto, logiczne. To znaczy, czasami mówią jednym zdaniem, czasami mówią jednym słowem. A to inna historia. Inna historia. Czasami są ludzie, którzy mówią, a ja idealnie słyszę. No i co mówiła? A cały czas mnie mówią, wyjść z tego związka i wyjść z tego związka. A co pan wyszedł o tym w życiu? I tak dalej. To znaczy, chodzi o to, że często jest tak, że słyszymy, co dusza mówi. Rozumiemy bardzo wyraźnie, konkretno, no nigdy tego nie robimy, bo... Bo nie ufamy, a druga rzecz, dominuje w naszym życiu wygoda. Konformizm. To znaczy, lubimy czuć się wygodno, nawet jak sytuacja nam nie służy, jak powoduje zaburzenia, tak? A teraz będziemy rozmawiać o tym, jak te zaburzenia wyglądają. Tak вот, skończmy tylko o tym, że chodzi o zrozumienie skomplikowalności, jak nie jest prosto z naszej duszy dogadać się, tak? To znaczy, chodzi o to, że potrzebujemy wskazówek na różnych płaszczyznach. Jeśli mamy problem, to znaczy, czym trudniej nam z naszej duszy dogadać, tym więcej praw jej musimy dać. Nasza dusza kieruje nas, popychaje albo stwarza określone przeszkody, które nam na przykład nie pozwolą wejść w jakieś relacje, wejść do jakiejś pracy, która dla nas będzie niewłaściwa, wejść w jakieś kredyty, które będą dla nas ogromnym obciążeniem. To znaczy, ona stwarza oporę, utrudnia nam życie w tym kierunku, kiedy idziemy w tym kierunku, w którym nie musimy iść. I na odwrót, jeśli widzisz, to ten kierunek jest właściwy, próbuj nam ułatwić, zrobić większą przyjemność osiągania tego celu w tym kierunku, który jest dla nas właściwy. Wybieranie właściwych związków, właściwej pracy, tak? Właściwych kredytów, tak? I tak dalej. To znaczy, musimy być uważni, w czym jest opór, a w czym jest zgoda. Kiedy czujemy zgodę ze swoją duszą, czujemy przyjemność. Zawsze mówię tak, było pytanie, jak odróżnić myśli naszej duszy od myśli innych, tak? Tak вот, kiedy czujemy myśli duszy, jesteśmy pewni tego, co usłyszeliśmy. Nie mamy wątpliwości. Kiedy przychodzą nasze myśli albo myśli kogoś innego do nas, tak? Jakieś inne rzeczy, to zawsze zostaje niepewność. A czy na pewno, kiedy słyszymy myśli duszy, to jesteśmy przekonani, że to jest dokładnie tak, jak musi być. Po prostu wiemy, że tak trzeba zrobić. Choć czasami te myśli powodują to, że robimy wbrew. I bardzo często robimy wbrew określonym regułom, zasadom, normom. Idziemy jakby w ślepa, tak? Popychane przez swoją duszę. To każdy z nas ma niepowtarzalną, indywidualną drogę życia. Wszystkie nam mówią, że wszystkie drogi jest bardzo podobne. Że muszę swoje życie przejść w ten i w ten sposób. Ogólnie przyjęte normy, reguły, zasady. Będziemy ich tylko powielać i wszystko będzie w porządku. Nasza dusza mówi całkiem coś innego. Że to ona ustawia zasady naszego życia. To ona ustawia reguły. To ona ustawia normy razem z nami. I celem jest tylko spełnienie określonych zadań, które w tym życiu jest nam dane. Dużo odwagi trzeba, żeby pójść tak, tak? Dużo odwagi trzeba wytrwać w tym i o tym zawsze piszesz, to bardzo dużo ludzi na to nigdy nie zgadza się. To znaczy, odrzucają duszę z powodu tego, że dokładnie taki krok musiałby zrobić. Wtedy dusza po prostu, jeśli ona na przykład mówi do nas, a my tego nie robimy, to po jakimś czasie mówi, no dobrze, trudno, próbowałam, tak? I po prostu zanika, nie ma w ogóle kontaktów z nim, nie ma relacji. No jeśli robimy to, to podkreślamy, tak, akceptujesz mnie, ufasz mnie, idziemy dalej.